Mateusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie przed nami. Makuszewski. Michał Pastan. Tymiński. Podał do partnera. Brawo, ładnie podał. Wymiana podań między dwójką graczy. Kontynuują atak. Uderzenie w stronę bramki. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. No i piłka wyszła poza pole gry. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Groźnie w pole. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Piłka chodzi jak po sznurku. Świetna współpraca. Ależ akcja. Dał się oszukać. Piękne podanie. Kapitalna centra. Akcja zatrzymana. Ach, szkoda, strata. Tymiński. Ach, kapitalne podanie. Będzie strzelał. Świetnie interweniuje. Podał ją. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Doskonale. Świetna obrona. Tymiński. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Ależ podanie. Dobrze dograł. Ładnie wymieniają podanie. Znakomicie, w tempo. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Chciał podać prostopadle, ale niestety obrońcy przechwycili tę piłkę.
Nogan. Makuszewski. Bardzo dobre podanie. Strata w ataku. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Nuda, panie Włodku, nuda. Może w takim razie skoczymy na kawę. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Udanie. Jest okazja. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Świetny odbiór. Makuszewski. Dobrze próbował, ale stracił. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. No i mamy stratę piłki. Ciekawie się to rozwija. Wspaniałe podanie, ale szansa. Atak przerwany, jest spalony. Makuszewski. Żyro. O, udało mu się ładnie podać. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Dostrzegł partnera, powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Ale świetnie zablokował. Aj, teraz strata. Daje piłkę koledze. Ale rzut! Dobre, dalekie wybicie. Brawo za to podanie. Świetnie zagrał. Nieudany atak. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu. Czy to wykorzysta? No, piłkę odebrał i stracił. Tymiński. Okazja będzie. Piękna akcja.
akcja, zobaczmy! Brawo dla liniowego, jest spalony.90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Tymiński. Żyro. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego? Brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Podanie jest okazja. Czy to wykorzysta? Niecelnie i wciąż remis. Przekazał piłkę partnerowi. Uderza. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Piotrowski. Celnie do partnera. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. No i kolejne jego dobre podanie. Tylko 5 minut. 5 minut pozostaje jednej i drugiej drużynie do końca dogrywki. 5 minut na podjęcie ryzyka, na to, by coś zmienić, bo wciąż mamy remis. Tymiński. Żyro. Świetne podanie. Chyba będzie wrzucał. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Ależ piękne podanie. Oddaje strzał. Przed nami konkurs rzutów karnych. To zawsze loteria. Myli się najlepsi. Platini, Zico, Baggio. Mógłbym tak wymieniać bez końca. Czy któryś z nich się dzisiaj pomyli? Ryzykował, a jest gol. Rzeczywiście odważna decyzja, ale brawa za technikę. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie pomylił się! Pewny strzał w jego wykonaniu!
I pewnie trafia do bramki. Zmiana tempa, oszukał kompletnie bramkarza. Piłka ląduje w siatce. Zaryzykował strzał na dwa tempa ze zwodem i udało się. Trudne rozwiązanie, ale gol, skutecznie. Opisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i kapitalny zwód. Trafia! Piłka wpada do siatki. Ależ presja, ależ obciążenie, jeśli spudłuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Ależ presja, od tego karnego zależą losy tego spotkania. Chyba zżera go trema. Fatalnie przestrzelił. Daleko od bramki. Ten karny może zdecydować o zwycięstwie. Zobaczymy. Trafia, to koniec tego spotkania. Wytrzymał presję, nie popełnił błędu.